to zaczynamy na moście Trzebnickim wycieczkę. Wycieczkę do Obornik Śląskich. I na moście Trzebnickim też skończymy. Troszkę pozarastały wały we Wrocławiu. Ciężko się mijać. Na szczęście na razie nikt nie jedzie naprzeciwka. Cześć, witamy po dużej przerwie, przynajmniej dla mnie. W jeżdżeniu. Jest dzisiaj 14 dzień sierpnia 2021 roku, a my jesteśmy nadal we Wrocławiu, za nami jest most Rędziński. I dzisiaj wybieramy się na wycieczkę do Obornik Śląskich. Jak mogliście zauważyć, jechaliśmy do tej pory od mostu Trzebnickiego aż tutaj do mostu Rędzińskiego, cały czas wzdłuż Odry po wałach. Jeszcze przez jakiś czas będziemy kontynuować drogą równoległą do Odry. Potem odbijemy kawałek wzdłuż Widawy. No i potem już dalej, z dala od rzek, przez mniejsze miejscowości, aż do Obornik Śląskich. Także plan jest taki, żeby przejechać troszkę ponad 60 km takim luźnym tempem i się za bardzo nie zmęczyć. No ja się trochę zmęczę. Tak. Bo miałam przerwę. Ewa miała przerwę, no ja nie miałem przerwy w jeżdżeniu, także no, myślę, że będzie fajnie. Zapraszamy do oglądania. Ścieżka zdrowia we Wrocławiu. Co kilkadziesiąt metrów są ustawione takie urządzenia, gdzie można wykonywać ćwiczenia. Ławeczki są. No właśnie tutaj na przykład. Ciężko się mijać. Jest zarośnięte, a tu u podnóży tego wału po lewej stronie biegnie również ścieżka, którą można dojechać do ujścia Widawy, do rzeki Odry. A my już skręcamy w kierunku Widawy. Oddalamy się od Odry.
droga na kopalnię. Takie kąpielisko, gdzie jest żwirownia. Weekendy to jest kąpielisko koło Wrocławia. Nie można wnosić szkła i alkoholu. O, rower bezpłatny, parkingu, widzisz, samochód 10 zł na dzień. Mhm. Ale ogólnie bilet wstępu jest 15 zł za dzień. A lugowy 12. Nawet pies musi zapłacić. Katowice nie są z drugiej strony Wrocławia? Co? Jest wieża widokowa w Katowicach, ale to nie te Katowice. Teraz wjeżdżamy do Rakowa. I to nie tego Rakowa w gminie Długołęka. Bardzo krótka miejscowość, bo zaraz z niej wyjeżdżamy.
dopiero co wyjechaliśmy z miejscowości Lubnów. A tutaj widzimy łowisko w Lubnowie niby jeszcze. Od 6 do 20 czynne. I zaraz jedziemy do miejscowości Nowosielce. No i gdzie jesteśmy? W Obornikach Śląskich, pod Urzędem Miejskim. Tak, dojechaliśmy. Krótka przerwa na jedzenie, na knopersa. I jedziemy dalej. I wracamy inną drogą. Będziemy jechać przez przez Pęgów między innymi i przez Szymanowice. Imię Szymanów? A może Szymanów? Tam, gdzie są te... Tam, gdzie jest lotnisko w każdym razie. Szymanów. No, Szymanów, tak. To mój błąd. Także Pęgów, Szymanów i potem już ulicą Obornicką do Wrocławia. Znaczy we Wrocławiu. Także chwila przerwy i zaraz ruszamy dalej. Tak, fajnie oznaczona i w ogóle super ta ścieżka. Taka sielska. Tutaj sielska, przez las. Nie, no naprawdę super, mi się podoba. Nawierzchnia, spoko. Fajnie oznaczone.
razem, tak by miał nas spaść. Dobre miejsce na śliwki. No, dobre. I ładnie pachną. No, pachniały już tam od takiego czasu. Dużo wcześniej zaczął się ten zapach. Mnóstwo mirabelek. Dobre miejsce na łowę.